Uwaga, uwaga, tu Radio Koncao, proszę Państwa. Jesteśmy na Reggae na Piaskach, a z nami Johnny Halicki, czyli jeden z głosów, który dzisiaj wybrzmi na Rebel Idrens. Witam Państwa serdecznie. No właśnie, jak samopoczucie? Dzisiaj drugi koncert Rebelsów, prawda? Tak, drugi koncert Rebelsów. Samopoczucie fantastycznie. Troszkę jestem zmęczony, bo jednak wystartowaliśmy dzisiaj o 4:30, potem tam od 6:00 busem. Ale czuję, że to jest to. Jest energia, słońce świeci i wszystko jest w porządku. Więc no, czekam z niecierpliwością na koncert, jesteśmy już po soundcheckach. Zapraszam na te nasze konta, wszystkie sprawdźcie sobie, co tam się działo. Dokładnie, a ci, którzy nie mają jeszcze płyty Rebel Idrens, drodzy Państwo, to naprawdę must have, dlatego że to jest niesamowita produkcja. Ja miałem przyjemność oglądać między innymi kolegę w Ostródzie, no i koncert był znakomity, tak więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie po prostu jeszcze wręcz lepszy. Tak, po prostu. Myślę, że z każdym kolejnym będziemy coraz lepsi. Członkowie tego projektu zjeżdżają się z całej Polski, więc jakby ciężko jest organizować próby, więc każdy festiwal jest kolejnym krokiem do perfekcji. Więc... A jak wy to robicie, że kurczę, no pierwszy koncert, a brzmieliście jakbyście grali 3 lata przynajmniej ze sobą? Mam wrażenie, że po prostu w projekt zostały zaangażowane osoby o bardzo wysokim poziomie swoich umiejętności jako muzycy. Jako ludzie to też jakimś cudem został dobrany skład, który jest fantastyczny i wszyscy czujemy się jak w domu na próbach i na koncertach. Jakbyśmy się znali wszyscy od wielu, wielu lat, więc myślę, że to też wpływa na jakość tego brzmienia ostatecznie. No i ja mogę jedynie potwierdzić, bo Johnny zna jakby temat od wewnątrz, ja znam od zewnątrz i to tak wyglądało, jak to by był znakomity kolektyw kumpli, którzy znają się całe życie i grają przynajmniej pół życia. Rebel Idrens, Johnny Halicki, a powiedz przy okazji, jak tam poza Rebel Idrens, co tam u Ciebie muzycznie słychać? Muzycznie w końcu nastąpiła długo wyczekiwana przeze mnie przerwa. Kilka propozycji było, żeby John Rockers wystąpił na koncertach, ale postanowiłem troszeczkę pobyć tym muzykiem sesyjnym. Gdzieś tam pracuję sobie nad kolejnymi utworami. Nie ukrywam, że marzy mi się ten trzeci album. I będę do tego dążył, żebyście mogli też zobaczyć i usłyszeć, co się będzie działo nowego w świecie reggae w Polsce. No ja myślę, że ten czas akurat z mojej perspektywy, akurat z tej twojej przerwy, to tylko chyba wyjdzie ci na korzyść, bo po pierwsze zdobywasz doświadczenie, po drugie ciebie poznają znakomici muzycy, ty masz przyjemność grać, no wiesz, z marzeniem, Brinsley Ford, no człowieniu, po prostu. Się nie zdziwię, jak wiesz, zadzwonić, przecież Brinsel, weź mi tam na chórki tamtego. Bardzo mi się podobają te lekcje. No więc ja myślę, że to tylko zaprocentuje i przy twojej świadomej postawie no to tak, tylko będzie plus. Dobra, nie męczę, bo wiem, że jesteś podmęczony, więc życzę miłej drzemki, a my będziemy do was wracali, drodzy państwo, jak tak często, jak tylko się da. Tak więc Johnny Halicki był naszym gościem. Rockas. Rockas. Dziękujemy.